liczby. Po takim meczu chyba ciężko coś konstruktywnego powiedzieć. No co mogę powiedzieć, typowy mecz na 0-0, no, mecz walki, widzimy jakie warunki panowały dzisiaj. Wydaje mi się, że sprawiedliwy remis, pierwsza połowa pod nasze dyktando, druga połowa no, pod Beskidzie z tymi warunkami fizycznymi, atmosferycznymi lepiej weszło w tą drugą połowę i też no, mieli więcej z gry, no, trzeba to powiedzieć, no ale trzeba szanować ten punkt, zbierać, dorzucać do swojego wyniku i będzie ok. W pierwszej połowie wyglądało tak, jakby wasza taktyka na ten mecz wyglądała strzały z dystansu, może w końcu uda się, że Rafał Leszczyński czegoś nie wyciągnie. No dokładnie, no wiemy jakie były warunki. Graliśmy pierwszą połowę z wiatrem, także chcieliśmy to wykorzystać, nie? No niestety bramkarz nie dał się zaskoczyć i w drugiej połowie to my mieliśmy ten problem i jeszcze doszedł gęsty deszcz i jeszcze było ciężej, bo ta piłka dostała poślizgu. Także uważam, że wynik sprawiedliwy, przygotowujemy się do następnego meczu na Puławach, gdzie jedziemy po pełną pulę. Patrząc na pozytywy tego meczu, to na pewno postawa całej linii defensywnej i Łukasza Ralińskiego, bo nie często się zdarza, abyście w tym sezonie grali na zero z tyłu. No ja wiem, czy nie często, no było już parę wyników na zero z tyłu, 4 czy 5, także myślę, że to jest dobry wynik, mamy mało bramek straconych, także jesteśmy w czubie tej klasyfikacji, także chwała całemu zespołowi, że cały zespół broni, cały zespół atakuje, także brawo chłopaki za ten jeden punkt i trzeba go szanować. A co się stało Lukasowi Kubaniowi? Tam po jednej z akcji w polu karnym rywali upadł i potem już okazało się, że jednak jest konieczna zmiana. Wie pan co, no już zgłaszał w przerwie, że coś ma z kolanem, już wyszedł na swoją odpowiedzialność i dograł 20 parę minut i widocznie go boli to kolano i no zobaczymy co z nim będzie. Teraz jak sam powiedziałeś przed wami, wyjazd do Puław na mecz z tamtejszą Wisłą. Jest to Beniaminek, ale taki nietypowy Beniaminek, bo raz potrafi wygrać z trudnym rywalem, a raz potrafi dostać 1-5 z Miedzią. No dokładnie, no. Beniaminkowie są bardzo nieprzewidywalni. No. Wisła Puławy dobrze im idzie w tej rundzie, także na pewno będzie to ciężki mecz. Nie? Ja powtarzam już kolejny raz, że nie ma tutaj łatwych meczy. No, ostatni zespół może wygrać pierwszym i na odwrót, także ta liga jest tak wyrównana. Jedziemy. Musimy się do tego meczu bardzo dobrze przygotować i jedziemy przywieźć punkty. Na pewno głównym waszym zadaniem będzie wyłączenie Sylwestra Patyjuka, motoru napędowego całej Wisły. No tak, no Sylwester chyba ma tam dużo bramek strzelonych. 8 bramek już. No, także no, na pewno będziemy mieć analizę na ten temat. Zadania będą nam przedstawione w tygodniu, także na nich się skoncentrujemy.